Weimar. Jan Wolfgang von Goethe i Fryderyk Schiller. Obaj wielcy klasycy niemieckiej literatury żyli w Weimarze około 1800 roku, wybijając na tym mieście głębokie piętno. Już za ich życia miasto stało się ważnym centrum kultury i sztuki. Hrabia Karl August von Sachsen-Weimar wspierał finansowo obu artystów. Na jego dworze Goethe i Schiller mogli swobodnie rozwijać swój literacki kunszt. Zamek weimarskiego władcy znalazł się pod ochroną Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO pod odrębnym hasłem Weimarska klasyka. Pod tym hasłem na liście znajduje się także dom, w którym żył i tworzył Goethe. W tych salonach Goethe mieszkał ponad 40 lat. Dziś dom zamieniony jest na muzeum, podobnie jak biblioteka księżnej Anny Amalii. W niej ponad 35 lat Goethe pracował jako bibliotekarz. W wytwornej rokokowej sali bibliotecznej zgromadzone są wszystkie literackie dzieła weimarskiej klasyki.